Ja osobiście twierdzę, że jest to zawodnik, który przynosi więcej złego niż dobrego. Josue jest jakby takim rodzynkiem, który gra dla siebie, który pokazuje, że jak ja gram, to i wy gracie, a jak ja nie gram, to i wy nie gracie. To jest czas, kiedy trzeba podjąć właściwe decyzje, czy ten kontrakt przedłużać, czy nie.